Nie żyje aktor Krzysztof Kowalewski. Nieprawdopodobna strata, jeśli chodzi o środowisko artystyczne, aktorskie. Wybitny, tak naprawdę, aktor dzisiaj przedstawi jego biografię. Chociażby kolejna postać, która gra w świecie według kiepskich, która praktycznie, której nie zobaczymy w tym serialu, ale także inne mnóstwo faktycznie ról filmowych, teatralnych. Zresztą ciekawy jest sam życiorys Krzysztofa Kowalewskiego, ponieważ on był aktorem, ale jego tak naprawdę życiorys mógłby posłużyć jako scenariusz dla nowego filmu. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Nie żyje aktor Krzysztof Kowalewski. Urodził się 20 marca 1937 roku w Warszawie. A zmarł 6 lutego 2021 roku w Warszawie. Ja tutaj przedstawię biografię go za Wikipedią, tak? No bo przecież nikt nie jest schodząc encyklopedią, żeby miał widział po prostu wszystkie informacje na temat aktora. Natomiast co podaje Wikipedia? Krzysztof Kowalewski, polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, radiowy i pedagog. Znany głównie z licznych ról komediowych. Na filmowym ekranie zadebiutował w 1960 roku. W filmie Aleksandra Forda Krzyżacy wystąpił w około 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad 1000 ról w teatrze polskiego radia. Przez wiele lat był wykładowcą warszawskiej PWST. Wyobraźcie sobie, zagrał w ponad 1000 ról w teatrze polskiego radia. Nieprawdopodobna e, sytuacja, tak. 1000 ról praktycznie zagrać. E, no to jest e, tak majsterszyk, abso, a, absolutne dzieło sztuki. No i pierwszy jego film to praktycznie film z 1960 roku, czyli miał 23 lata, jak zadebiutował na dużym ekranie. No i teraz życiorys. Krzysztof Kowalewski urodził się 20 marca 1937 roku w Warszawie. Jego ojcem był Cyprian Leon Kowalewski, oficer rezerwy Wojska Polskiego, a matką Elżbieta Hershaft, aktorka pochodzenia żydowskiego. Jego wujem był malarz Adam Hershaft. Przez całą wojnę matka ukrywała przed Krzysztofem swoje żydowskie korzenie. Po upadku powstania warszawskiego przeprowadzili się do zrujnowanej stolicy do Kielc. Przeprowadzi się ze zrujnowanej stolicy do Kielc. No to jest oczywista sprawa, tak? Po II wojnie światowej Warszawa była kompletnie zniszczona. Nawet po prostu wysyłano tutaj cegły z całej Polski na odbudowę Warszawy, tak? No jakby tutaj działania hitlerowców były takie, żeby całkowicie po prostu zniszczyć Warszawę. Wszystko co jest zabudowane, tak? Naloty praktycznie dywanowe. Kompletny bezsens, tak? Demolka, a nie wojna. Wyjechali z nich w dzień po pogromie 4 lipca 1946 roku i wrócili do Warszawy. W 1955 roku kończył stołeczne 14 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Następnie dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą kończył w 1960 roku. Na dyplomie muzycznym wykonał utwór Ach Ludwiko do słów Juliana Tuwima. W tym samym roku zadebiutował jako aktor epizodyczny w krzyżakach Aleksandra Forda. W marcu 1961 roku wystąpił po raz pierwszy na deskach teatru dramatycznego, z którym był związany do 1962 roku. W latach 70. i 80. wystąpił m.in. w filmach wojennych Witolda Lesiewicza Kwiecień oraz Miejsce dla jednego. Kryminalne kryminale Janusza Nestefera, zbrodnia i panna, w filmach Janusza Majaskiego urząd. Zbrodniarz, który ukradł zbrodnie oraz seka dezerterzy z 1985 roku. No mnóstwo ludzi też zapamięta właśnie rolę tutaj Krzysztofa Kowalskiego właśnie z seka dezerterów, tak, e, która po prostu wielokrotnie była i jest powpuszczana praktycznie w telewizji, charakterystyczna praktycznie postać, którą zagrał właśnie w seka dezerterach. E, a także zagrał w serialu wojennym Janusza Morgenszterna Kolumbowie z 1970 roku, czy komedii Jerzego Stefana Stawińskiego Godzina Szczytu. Kowalewski często występował w filmach Stanisława Barej. Na filmie Nie ma róży bez ognia zagrał milicjanta. W 1976 roku zagrał główną rolę Michała Romana w brunecie Wieczorową Porą. W 1988 roku w Co mi zrobisz jak mnie złapiesz grał Tadeusza Krzakowskiego, dyrektora Polpimu, natomiast w Misiu Jana Hochwandera, kierownika produkcji filmu Ostatnia poróweczka hrabiego Barykenta. Aktor teatru klasycznego, dramatycznego, polskiego, studenckiego, teatru satyryków, rozmaitości, kwadrat oraz teatru współczesnego w Warszawie. La, od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Dyrektor tegoż Janusz Kukuła przyznaje, że Krzysztof Kowalewski jest jego ulubionym radiowym aktorem. Kowalewski znany jest, znany jest radiosłuchaczom przede wszystkim za sprawą głównej roli w słuchowisku Kocham Pana Panie Słuku, emitowanym na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. 29 lutego 2012 roku, niedługo przed 70, 75 urodzinami aktora, Program trzeci Polskiego Radia zorganizował Benefis Krzysztofa Kowalewskiego. Wydarzenie było emitowane na żywo na antenie Rozgłośni. W latach 2004-2019 wspierał działania Fundacji Polsat, rokrocznie wcielając się w rolę Świętego Mikołaja podczas Mikołajkowego bloku reklamowego. No tu praktycznie wszyscy mogliśmy go pamiętać, tak. W ostatnich latach może tak w mediach nie był aktywny. Oczywiście pokazywane były filmy, seriale z jego udziałem, natomiast każdy kojarzy po prostu tego aktora, tak tego Mikołaja. W, czy, czy po prostu, właśnie aktora, który przy, przy, wciela się praktycznie w Mikołaja, tak, na ten i zaprasza na Mikołajkowy blok reklamowy, gdzie ten dochód przekazany potem jest na cele charytatywne, tak. On tam leci i przetyba w, w po prostu serwisy informacyjne na posadzie. Został członkiem honorowym, honorowego Komitetu Poparcia Bronisława Komorskiego przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi w 2010 roku. Oraz przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2015 roku. No i nagrody i oznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 2002 roku, Złoty Medal zasłużony kulturze Gloria Artis w 2009 roku, Wielki Splendor nagroda przyznawana przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia, Życie Prywatne. Po raz pierwszy ożenił się w latach 60. z kubańską tancerką Vivienne Rodriguez, z którą rozwiódł się po trzech latach i jej wyjeździe do Paryża. Z tego związku miał syna Wiktora od 1981 roku, stale przebywającego za granicę. Przez wiele lat był związany z aktorką Ewę Ewą Wiśniewską. Od 2002 roku mąż aktorki Agnieszki Suchory, z którą miał córkę Gabriele. No i to tyle, jeśli chodzi o biografię tego wybitnego, świetnego aktora. Napiszcie w komentarzach, jeśli pamiętacie tego aktora, jeśli go lubiliście, oglądaliście go po prostu filmy z jego udziałem. No, występował w licznych praktycznie rolach komediowych do dzisiaj fragmenty tych filmów można przecież zobaczyć na YouTubie. Dalej one po prostu e, są bardzo popularne. To wszystko na dzisiaj. Wielka strata, jeśli chodzi o środowisko artystyczne, aktorskie, odszedł wybitny człowiek, wybitny aktor, artysta, legenda, jeśli chodzi o e, no, filmy, serial, e, teatr. Pozdrawiam, trzymajcie się, stawcie suba. Cześć.